24 sierpnia około godziny 16 w Dzierżoniowie na rondzie przy skrzyżowaniu ulic Batalionów Chłopskich i Kopernika doszło do kolizji drogowej. Kierujący samochodem marki Ford, mężczyzna lat 83, wykonał nieprawidłową manewr zmiany pasa ruchu i doprowadził do zderzenia z samochodem marki Volkswagen, którym kierował 42-letni mężczyzna. Nikt nie odniósł obrażeń. Na sprawcę kolizji nałożono mandat karny.